Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Program Mocniej Wierze witam państwa. Czy można powiedzieć, że w naszym życiu spełni się wszystko to, w co głęboko wierzymy? O tym dzisiaj. Serdecznie zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłaniam się. Księże profesorze, na kartach Ewangelii bardzo często czytamy takie słowa o cudach Chrystusa. Mianowicie po cudownym uzdrowieniu dany człowiek po prostu wraca do swojego domu, do swojej rodziny, do własnych zajęć i więcej o nim po prostu już nie słyszymy. Czy celem cudów Chrystusa było po prostu dobre zdrowie i samopoczucie ludzi jemu współczesnych, czy może coś więcej? Dla kogoś, kto cierpiał na nieuleczalną chorobę albo był dotknięty ciężkim kalectwem, weźmy na przykład no, dramat osób chorujących na trąd. Praktycznie śmierć społeczna i śmierć e, autentyczna, powolna śmierć skutek tej choroby, to było coś strasznego, i uzdrowienie, którego taki człowiek doznał, musiało być ogromnym wstrząsem dla niego, e, zmienić zupełnie jego życie. Niemniej, e, kiedy ewangeliści notują tego typu wydarzenia, to podkreślają efekt to znaczy nie tylko reakcję samego klienta uzdrowionego który zwykle wielbi Boga a więc wskazuje na autorstwo odnosi cud swojego uzdrowienia do Boga i go Uwielbia, go chwali, mu dziękuje, ale widać wyraźnie, że, że Chrystus po pierwsze czyni te znaki nie po to, żeby poprawić czyjeś zdrowie, czy samopoczucie, czy sytuację życiową, ale po to, żeby zamanifestować swoją boską moc i godność. I w wielu. Tych sytuacjach, które nazywamy uzdrowienia, czy nawet wskrzeszenia, ten efekt, to zdumienie powoduje świadków tego, tego co się stało, powoduje ich wiarę w Jezusa. Czyli celem Abs była wiara, nie, nie tyle samo uzdrowienie, czy, czy po prostu dobrobyt tego człowieka. Ale w ostateczności wiara w Chrystusa jako, jako Boga, jako Syna Bożego. Tak, trzeba od razu dodać, że, że Jezus terapeuta, Jezus cudotwórca, Jezus uzdrowiciel czyni ogromne dobro człowiekowi i w ten sposób zapowiada czy pokazuje, na czym będzie polegało Królestwo Boże, Jego obecność na świecie. Na czym będzie polegała tajemnica zmartwychwstania i odnowienie całego stworzenia w Chrystusie, dlatego że to zdrowie, to życie ta pełnia sił duchowych, moralnych, fizycznych, intelektualnych, którą Chrystus przywraca poprzez znaki, których dokonuje, poprzez cuda, które sprawia, unaoczniają czy uobecniają już Królestwo Boże. Owszem, e, można współczuć wskrzeszonemu Łazarzowi i powiedzieć wie Pan, co, no, Pan będziesz musiał za kilkanaście lat czy kilkadziesiąt jeszcze raz umierać, więc współczuję z serca i niczego. Nie zazdroszczę, i chyba taka myśl też przyszła bliskim łazarza później do głowy. Niemniej zdumienie, przestrach, trwoga, to jest forma objawienia się Boga. Ktoś, kto panuje nad śmiercią, kto może ją cofnąć, ktoś, to właściwie daje trupowi od trzech dni, dni będącego w grobie i ciało ulega rozkładowi, daje nowe życie, objawia swoje bóstwo w sposób niekwestionowany. Wiemy, że to miało miejsce w bezpośrednim kontekście u świętego Jana w Ewangelii męki śmierci Chrystusa, jego zmartwychwstania. Więc to musiał być jeden z takich argumentów, który Sanhedryn wziął pod uwagę jako Okoliczność bardzo Jezusa obciążającą, a elitę narodu żydowskiego przynaglającą do działania. Jeżeli ktoś dokonuje takich rzeczy, idą za nim tłumy, wpadają w uwielbienie, w osłupienie, w przerażenie tą mocą, bo cóż innego, jaką reakcję można inaczej, inaczej jakoś to określić, Jezus... Tym cudem wywołał, to możemy mówić, że, że ludzie mieli pewność, że to jest Mesjasz. Żeby im tę pewność odebrać, trzeba było działać szybko stąd, stąd decyzja elit narodu żydowskiego o ostatecznym rozwiązaniu sprawy Jezusa. Trzeba tej sprawie łeb ukręcić. Chcieli Trzeba... nawet przecież zabić Łazarza po to, żeby ukrócić to, ten zachwyt nad Chrystusem, to, że wskrzesił go. Mamy na kartach Ewangelii, że arcykapłani chcieli, czy w ogóle przywódcy chcieli odebrać życie Łazarzowi właśnie po to, żeby o Jezusie było świadka. Tak. Tak, zrobić no czystkę zupełną, a więc... Sprawę Jezusa, problem, który stwarza Jezus, wymazać raz na zawsze. Co jest też charakterystyczne, to, to są właśnie egzorcyzmy, o których wspomnieliśmy, że Jezus dokonuje ich mocą samego Słowa i że to wyrzucenie, pokonanie szatana też jest. Ewidentnym znakiem Jego boskiej mocy, ale także przyjścia Boga na Ziemię, a więc nadejścia Królestwa Bożego. To egzegeci, znawcy Pisma Świętego, szczególnie podkreślają. Ja jednak, ponieważ temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi: Czy wiara czyni cuda? Wiara czyni cuda? Z znakiem zapytania, chciałbym. Jakoś do tego nawiązać, dlatego że niewątpliwie wszystkie cuda Chrystusa, także cud nad cudami, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, odbywają się czy dzieją się w jakimś związku bardzo bliskim. Z wiarą. Pisz, tak Albo... bardzo często też w piosenkach religijnych, w kazaniach, w homiliach, w książkach religijnych, bardzo często mamy to podkreślone. Wiara czyni cuda. Wystarczy, żebyś uwierzył, a otrzymasz wszystko, co zechcesz. O co tu chodzi? Nieprawda. Istnieje, trzeba dodać, bardzo bliski związek pomiędzy tym, co się dzieje w sferze na przykład zdrowotnej. Jeżeli pacjent w kontakcie z lekarzem czy z zespołem medycznym poddany jakiejś terapii nawet bardzo długiej i skomplikowanej ma głębokie przeświadczenie czyli wiarę że to nie jest koniec to nie jest klapa że nie tylko będę walczył ja na 200% z tego wyjdę wyzdrowieję Otóż ta motywacja niesłychanie mocno sprzyja rzeczywiście przezwyciężeniu choroby. Podobnie jest z kimś, kto powiedzmy wybiera się na Mont Everest. Jeżeli przystępuje do zadania z głębokim przekonaniem, z pewnością. Z pewną sugestią, też autosugestią, że ja jestem w stanie tego dokonać, to jego sukces jest o wiele bardziej prawdopodobny niż wtedy, kiedy sobie powie: Jestem nieudacznik, pewnie nic z tego nie wyjdzie, nic mi się w życiu w ogóle nie udaje, wszystko potrafię zepsuć, spalić, więc i chy chyba i tym razem mi nie pójdzie. Ale ponieważ mam możliwość, mam urlop, mam pieniądze, mam sprzęt, mam czas, to ja spróbuję. Choć nie sądzę, żeby się miało powieść jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście nie da rady i celu nie osiągnie. Jest takie łacińskie przysłowie, że kto dobrze zaczął, już w połowie zdobył. To pokazuje, że, że we wszystkich ważnych życiowo zadaniach, które są przed nami, konieczna jest jakaś uzasadniona nadzieja, ba, dodawanie sobie otuchy, że ja jestem w stanie to zrobić. To samo dotyczy strategii wojennych, to bitew wielkich, które się rozgrywały w dziejach ludzkości. Ten wódz, ten dowódca, który wierzył bardzo mocno w szansę powodzenia i przystępował do bitwy z przekonaniem, że może, że powinien, że, że prawie na 100% wygra, zwykle osiągał sukces. A więc możemy mówić o, o pewnej sile psychiki czy sugestii wiara motywuje... I bardzo pomaga w życiu przede bardzo wszystkim. Bardzo mocno. W, w tym sensie można mówić o magii czy o horoskopach. Dlaczego ludzie je kupują? Dlaczego ludzie tak chętnie korzystają? Nawet religijni, nawet katolicy, stety, niestety, korzystają ze swego rodzaju przepowiadaczy, wróżb, pewnych Technik, które pozwalają, o, karty tarota. Dlaczego? Dlatego, że pozytywne w Starym Testamencie znajdziemy ileś razy potępiane, bardzo surowo przez proroków, przez sędziów, <laughs> przez posłańców Bożych, praktyki wróżebne, a nawet radzenie się zmarłych, dotyczące przyszłości, bo człowiek chciałby, Przewidując przyszłość, pozytywnie na nią wpłynąć, a więc zaklinanie troszeczkę. My to możemy przenieść na grunt katolicki. Zmówiłem modlitwę, użyłem wody święconej, mam ze sobą medalik świętego Antoniego. więc złego mi się stać nie stanie. Więc nie, nie na może. pewno ta podróż, ta wyprawa, ten biznes, ten handel, to kupno, ten interes musi się udać. Ruszam na pielgrzymkę pieszą, ale zrobiłem to z modlitwą, z błogosławieństwem mamy czy taty, właśnie z tym medalikiem, czy z krzyżykiem, czy z jakimś innym. Traktujemy nieraz święte znaki troszkę jak, jak talizman, jak zaklęcie. Błogosławieństwa traktujemy jako swego rodzaju gwarancję, że nic, Złego stać się nie może, zwłaszcza ludzie południa, Meksykanie, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w ogóle w Ameryce Południowej możemy zobaczyć, ale też we Włoszech, w Hiszpanii, jakieś pomieszanie pojęć. Tak, bo wiara czyni cuda, czyli sądzimy, że pewien znak wiary, pewien poświęcony jakiś przedmiot czy rzecz pozwolą nam w jakimś sensie wpłynąć. Na przyszłość i siła tego błogosławieństwa czy poświęconej rzeczy pozwolą wpłynąć na, na, na przebieg zdarzeń. A jednak bardzo często dzieje się odwrotnie. Mimo, że mam dużo medalików przy sobie, różańców, że cały czas się modlę, to jednak bardzo często mogą spotkać mi jakieś trudności. Dlatego przysłowie wiara czyni cuda jest prawdziwe tylko w 50%. Dla, jeżeli, jeżeli pytamy, o kontekst wiary, w, który, w którym to i nie wiary, bo proszę zobaczyć, że, że w efekcie jakiegoś cudu, jakiegoś znaku, który Jezus uczynił. Nie jest tak, że wszyscy padają na kolana i mówią Boże, jakiś ty wielki, a jaki ten Jezus, on musi być Mesjaszem. Przecież nie. wciąż są takie wzmianki. Niektórzy jednak wątpili, niektórzy, niektórzy jednak nie wierzyli. Tak. Mimo wszystko I nie wierzyli. I zarzucali mu, że czyni to tak. mocą Belzebuba. Że opór, e, nienawiść do niego się wzmagała wskutek znaków, które oni widzieli. E, e, wrogość rosła. Tak, wiara czyni cuda. Jezus, kiedy się spotykał z konkretnym człowiekiem, dokonywał znaku, żądając wiary, ale nie wiary w to, że to się może stać, że ja teraz bardzo chcę być uzdrowiony, ale wiary w siebie. Jezus nie żądał wiary ogólnej w Boga. Jakieś moce nadprzyrodzone, w jakieś mechanizmy w jakieś znaki, jakieś talizmany, zaklęcia, nie wiem, formuły uzdrowienia, Jezus Chrystus, spotykając człowieka żąda wiary tam, gdzie tej wiary zabrakło, on cudu nie dokonuje. On uzdrowienia nie nie sprawia, on mocy Bożej nie manifestuje. Można powiedzieć, że wiara jest warunkiem otrzymania cudu. Tak, ale sensie. nie wiara sprawia ten cud, tylko wiara otwiera drogę do działania Bożego. Podobnie jest z modlitwą. Kiedy śpiewamy piosenka religijna, Wiara czyni cuda, to właściwie chodzi o to, że. Yy, Postawa wiary, całkowitego zaufania Bogu, dziecięcego, można powiedzieć naiwnego, nie polega na tym, że ja chcę Pana Boga do czegoś sprowokować, przymusić, przynaglić, jakoś go, go użyć. Przepraszam za to słowo, ale polega na tym, że ja mówię: cokolwiek ze mną zrobisz, cokolwiek teraz podejmiesz. To będzie Twoje działanie i Twoja wola. Ja jestem otwarty. To jest tak, jak człowiek kupuje los w loterii i e, zmówi jakąś modlitwę do świę, świętego Antoniego, i na pewno trafię szóstkę. Święty Antoni, spraw, żebym trafił szóstkę, bo bardzo potrzebuję forsy w tym momencie. No to jest pogranicze religii i e, jednak mentalności magicznej. Tam, gdzie naprawdę człowiek zawierzy Bogu. To powiem mniej więcej tak. No, ja zrobiłem, kupiłem ten los. Zrobiłem co mogłem. Nie mam specjalnie innego wyjścia, bo, bo nie jestem w stanie tych pieniążków zarobić. Jestem bezrobotny, rodzina w biedzie. Boże, ratuj w ten czy w inny sposób. Ja spróbowałem to, tą drogą. Jestem otwarty na Twoje działanie. Cokolwiek dasz, ja przyjmę. Pan Bóg nie da, nie sprawi cudu. Nie będzie szóstki ani nawet trójki. Boże, dzięki. Jesteś wielki, mądry i kochasz. A więc na pewno mnie wysłuchałeś. Na pewno mi także w tym momencie, kiedy ja nie widzę wprost skutku mojej modlitwy, mi błogosławisz i, i dajesz mi dobro większe niż wtedy, kiedy byłoby po mojej myśli. Jest coś takiego. Jezus żąda wiary. Do, do, żeby cud się dokonał, ale niewiara sprawia e, Bożą interwencję. Ale Ona Bóg. ją umożliwia. Stąd e, bardzo blisko już jesteśmy, można powiedzieć, do naszego życia religijnego, do naszej modlitwy. Co jest ciekawe, e, w świecie greckim, w świecie klasycznym, współczesnym Jezusowi cały świat jest pełen boskich mocy, stąd swego rodzaju wielobóstwo stąd bóstwa opiekuńcze domu bóst, osobne bóstwo od interesów osobne od zwierząt, od uprawy roli od takiej czy innej choroby od tych czy innych prac od pogody od deszczu, od słońca od suszy. I zupełnie mnóstwo bóstw, każde miejsce, każde drzewo, każde zjawisko, wręcz klimatyczne, przyrodnicze, bóstwo ogniska, bóstwo, y, bóstwo wód, bóstwo ciał niebieskich. Czy można zatem powiedzieć, że jeżeli ktoś nie wierzy w Boga Jedynego, to zaczyna wierzyć we wszystko? Mniej więcej mamy powtórkę z rozrywki, przepraszam za użycie tego słowa, dlatego że w mentalności. Troszkę New Age, mamy przeświadczenie, że wszystko jest przebóstwione. To znaczy, że Ziemia jest boginią, że moce życiowe, wegetacyjne, zwierząt, ludzi, natury są przejawami boskości, że w tej czy innej formie oddajemy. Cześć Bogu czy bóstwu, którym jest przyroda czy natura. I w ten sposób wracamy do, do czasów starożytności, do kultów misteryjnych, do. I właściwie pobożny Grek, tamten politeista, który uznawał wielobóstwo, nie musiał wierzyć. On po prostu odkrywał działanie bóstwa. Wykonywał jakiś rytuał, jakieś kadzidełko palił, jakieś procesji uczestniczył, jakieś machanalia, jakieś misteria y, y, odprawował i y, działo się. Natomiast wiara w sensie religijnym to jest specyfika religii objawionej, to jest specyfika Starego i Nowego Testamentu, to jest postawa zawierzenia, zaufania nie jakimś mocą, jakimś dynamizmom, jakimś energią, jakimś bóstwom. To jest zaufanie Bogu, zawierzenie Jemu i posłuszeństwo Jego woli. Dlatego chrześcijaństwo było na płaszczyźnie religijnej patrząc czymś absolutnie Nowym w spotkaniu z religiami starożytnej Grecji, czy całego tego świata rzymsko-greckiego, imperium Romanu. Stąd wspominaliśmy o tym pewnie z rok temu. Myśliciele chrześcijańscy, kiedy, kiedy patrzyli na tę religię, ludową pobożność, tak zwaną religii greckich czy rzymskich to bardzo mocno odróżniali nie tylko własną prawdziwą religię, religię chrystusową, ale widzieli w tych rozmaitych kultach swego rodzaju bałwochwalstwo i dzieło złego ducha. Natomiast dostrzegali w filozofii greckiej, która mówiła o absolutnie o tym, że podstawą istnienia świata jest boski logos, jest myśl, jest rozum boski, dostrzegała preparatio evangelica, przygotowanie, preparatio Christi, przygotowanie na pełnię w Jezusie Chrystusie, w którym Bóg naprawdę objawił swój, swoją Bóg się objawił jako sens, jako myśl, jako logos, jako racja, jako y, rozum, y, który jest miłością. Czyli nie są to jakby cuda nielogiczne czy wbrew naturze, ale właśnie do, po, celem ich jest podkreślenie Bóstwa Chrystusa, i przede wszystkim. Skupienie na Jego osobie. A jaki był cel znaków Jezusa dla pierwotnego Kościoła, w tej pierwotnej katechezie apostolskiej, w budowaniu Kościoła? Chyba najbardziej podkreślała cudotwórcza działalność, że tak powiem, apostołów. Podkreślała tożsamość chrześcijaństwa, dlatego że. To nie Piotr czy, czy, czy Paweł czynią cuda, ale czyni je, czynią je mocą Chrystusa. Czyli znowu odwołanie do, do tego praźródła, jakim jest Chrystus. Nie własną mocą, ale znowu tak, mocą Bożą. E, tak, i tu znowu jest radykalna różnica między tak zwanymi pseudo-cudotwórcami pogaństwa, a chrześcijaństwem. Święci w chrześcijaństwie, którzy Jan Paweł uzdrowił. Bóg Chrystus uzdrawia, poprzez Maryja mnie uzdrowiła. Dobrze, ale tak naprawdę tym, który sprawia cud, nie jest Mary matka pana naszego. Maria jest sam Bóg, a więc Jezus Chrystus. W pierwotnym kościele mamy bardzo mocno podkreślany chrystocentryzm także tych znaków, które się przez ręce apostołów działy. Co jest ciekawe, później już w epoce poapostolskiej obserwuje się pewien zanik tych cudownych uzdrowień czy wskrzeszeń. One są przypisywane pewnym świętym, pewnym męczennikom, ale jakby temperatura czy częstotliwość cudów, które dzieją się w kościele, maleje. I na przykład święty Augustyn tłumaczy to w ten sposób, że. Widocznie u początków wiary, u początków kościoła potrzebna była szczególna moc Ducha Świętego, Jego obecność, żeby poganie łatwiej przyjmowali wiarę w Chrystusa. Widocznie w naszych czasach ona jest mniej konieczna, mniej potrzebna niż w kościele pierwszych, Pokoleń. Sądzę, że możemy w ślad za świętym Augustynem powiedzieć, widocznie w naszych czasach charyzmat, który wzbudza Duch Chrystusa, Duch Święty uzdrawiania jest bardziej potrzebny, ponieważ po wiekach, można powiedzieć, pewnego uśpienia tego charyzmatu mamy do czynienia w ostatnich 20-30 latach, z pewnym renesansem, odrodzeniem posługi uzdrawiania w Kościele katolickim, zwłaszcza poprzez ruchy charyzmatyczne, które ten charyzmat uzdrawiania, naszej świadomości katolickiej, przywróciły. I dzieje się to nie tylko w szczególnych sytuacjach, to znaczy poprzez powiedzmy papieża, czy, czy biskupa, czy prezbitera, ale także wtedy, kiedy wspólnota z wielką wiarą przyzywa mocy uzdrawiającej Chrystusa. Ale zawsze musimy pamiętać, kto jest głównym twórcą wszystkich znaków i cudów. Jest nim Jezus Chrystus. Wiara czyni cuda. W tym zdaniu kryje się tylko część prawdy. Ponieważ głównym twórcą znaków i wszystkich cudów jest Jezus Chrystus, a wiara w Niego, czy celem wiary, jest przede wszystkim otwarcie naszego serca na to, żeby przyjąć każdą Jego wolę. Czy ona będzie dla mnie w tym momencie dobra, czy taka, na której wyjaśnienie będę musiał poczekać aż do wieczności? Wiara czyni cuda. Cud otwarcia serca na przyjęcie każdej woli Bożej. I cud rodzi wiarę, potwierdza wiarę, można powiedzieć, ją pogłębia. Stąd Pan Bóg czasami wprawia nas w zdumienie rzeczami, których dokonuje także na płaszczyźnie współczesnej historii. Trzeba być otwartym na Bożą interwencję. To, co mówimy, że były. Nie, Bóg jest, Bóg działa. Bóg także w naszych czasach i przez nas i e, dla nas ma e, wielkie dzieła, których chce przez nas dokonać, o ile będziemy e, poprzez e, żywą, można powiedzieć prostą, dziecięcą, bardzo e, ufną, bezgraniczną wiarę e, otwarci na jego działanie. I właśnie otwartość serca na każdą wolę Pana Boga jest w dzisiejszych czasach, chyba największym cudem. Za dzisiejsze spotkanie księdzu profesorowi i wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień do programu Mocniej Wierzę.